Najciekawsza grupa, osoba, jaką oprowadzałeś? To była grupa z Malezji, która okazała się niezbyt dobrze umiała angielski, więc postanowiłem wspierać się silną gestykulacją oraz używaniem latarki i turyści byli zachwyceni, bo mimo nieznajomości języka zrozumieli wszystko. To byli państwo Zofia i Andrzej Pileccy. No, potężny kontakt z historią, z tym, co się działo dawniej. Najciekawszą osobą, jaką tutaj oprowadziłam, był pewien podróżnik, bloger z Meksyku. Byłam pod ogromnym wrażeniem jego profesjonalizmu. 80-letni turysta Duńczyk, który po zakończeniu zwiedzania powiedział mi, że od 10 roku życia z każdej swojej wycieczki prowadzi zapiski i że w tych zapiskach zamierza także umieścić mnie. Ile zajęło Ci zapamiętanie trasy? No, mogę powiedzieć, że dla mnie to była bułka z masłem, gdyż już byłem 10 lat pracownikiem. Ale muszę powiedzieć, że dla tych osób, moich kolegów, przewodników, którzy przybywają z zewnątrz, to jest pełen szacun, że oni to szybko tak opanowują. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale dużo dłużej na pewno zajęło mi to, żeby przestać się stresować przed turystami. Zapamiętanie trasy było dość łatwe, natomiast z opanowaniem stresu w trakcie występowania przed turystami to było dużo trudniejsze zadanie. Trasy tak naprawdę jako takiej nie zapamiętywałam. Kurs trwał pół roku i w tym czasie trzeba było się nauczyć tego, o co tutaj chodzi.